biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM. Paweł Oksanowicz, witajcie w weekendowy poranek. Dzisiaj powiemy o etycznej sprzedaży, o tym jak pomagać startupom, czyli młodym technologicznym firmom. Będzie też trochę o zajęciach na wakacje, bo to przecież pierwszy wakacyjny weekend w Muzo FM tego lata. Zacznijmy od tego, że ANG, spółdzielnia doradców kredytowych, to ewenement w świecie finansów w Polsce. Ta innowacyjna firma, złożona z przeważnie młodego zespołu, jest pośrednikiem w sprzedaży tylko etycznych produktów finansowych i ma bardzo silną pozycję na rynku. ANG rozdała właśnie nagrody swoim ludziom przy okazji walnego zebrania. Wśród nich była nagroda za właśnie etyczną sprzedaż. Przedstawiam pierwszego gościa programu. Szlachta Tomasz, spółdzielca ANG, spółdzielni doradców kredytowych. Działam na terenie Lublina i okolic. Czym zajmujesz się w tej codziennej działalności? Głównie pomocą w wyborze optymalnych rozwiązań finansowania. Czy to będzie kredyt hipoteczny, gotówkowy, czy leasing. Generalnie dobór najbardziej odpowiedniej oferty pod preferencje klienta. Odebrałeś przed momentem nagrodę za prowadzenie etycznej sprzedaży. Jak rozumiesz tę etyczną sprzedaż? Rozumiem to bardzo naturalnie generalnie, z tego względu, że nie jestem w stanie pojąć tej drugiej strony sprzedaży, czyli nieetycznej sprzedaży, tak? Wiem, że wielu doradców w ten sposób działa, kieruje się swoim wynagrodzeniem podczas doboru ofert i prezentowania ich klientom. Natomiast wiem, że to też działa na krótką metę. Ja generalnie staram się brać odpowiedzialność za to, co proponuję swoim klientom. Dzięki temu też mam szerokie grono zadowolonych klientów, którzy polecają mnie i tak naprawdę z tego żyję, tak? Ja nie muszę zabiegać o klienta. Klient do mnie dzwoni i pyta się: panie Tomku, dostałem numer od pani Krysi, od pana Zdzisia, polecają pana, chciałbym skorzystać z pana pomocy. Czy jest taka możliwość? I na tym to polega. A gdybyśmy przyjrzeli się jakiemuś produktowi albo dwóm produktom, jeden będzie produktem, który możesz śmiało polecić, a drugi nie, to moglibyśmy wskazać właśnie te różnice? Oczywiście, tutaj generalnie chodzi o koszty, które poniesie klient. Nieetyczna sprzedaż będzie kierowała się tym, że ja zaproponuję coś, za co dostanę większe wynagrodzenie. Natomiast etyczna sprzedaż według mnie jest takim doradzaniem, które dla klienta jest najbardziej opłacalne w jego konkretnej sytuacji, tak? Czyli nie ma najlepszego banku dla wszystkich klientów przede wszystkim. I ja pracuję na takiej zasadzie, że przychodzi do mnie klient, ja chcę wysłuchać jego oczekiwań i szukam tych optymalnych rozwiązań. Jeżeli klient ma oczekiwania takie, że chce zapłacić mało za wejście na przykład w kredyt, bo on chce bardzo szybko spłacić ten kredyt, na przykład, nie wiem, w 2-3 lata, tak? No to oczywiście wtedy to będzie zupełnie inna oferta niż dla klienta, który szykuje się na spłatę takiego kredytu w 25 czy 30 lat, tak? Zupełnie inne parametry tutaj odgrywają rolę. Marża przy kredycie długookresowym, gdzie będziemy go długo spłacać, ma kluczowe znaczenie, natomiast prowizja jest wtedy tak jakby mniej istotna, tak? Natomiast jeżeli chcemy spłacić taki kredyt zdecydowanie szybciej, tak? Powiedzmy do 3-5 lat, no to ta prowizja za uruchomienie kredytu ma znaczenie. Jaką cechę trzeba mieć, żeby zrezygnować z części zysku, czyli tej prowizji pośrednika, żeby brać pod uwagę interes klienta? Trzeba być po prostu uczciwym. Ja wyniosłem to z domu, więc nie mam z tym najmniejszego problemu, tak? Dziwi mnie to, jeżeli ktoś działa inaczej. Jeżeli to jest moja profesja i mam się tym zajmować x lat, no to nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że sprzedaję coś, co przynosi mi głównie korzyści, a dla klienta nie jest optymalnym rozwiązaniem. Czy rynek zaczyna reagować na takie podejście? On to dostrzega? Powiedziałeś na początku rozmowy, że jesteś polecany przez swoich klientów. Nie potrzebujesz reklamy, nie potrzebujesz dawać anonsów w lokalnych gazetach na przykład, czy w internecie. No tak, nie potrzebuję tego. Na pewno to niesie za sobą korzyści, natomiast też mam świadomość tego, że doradcy, którzy nie do końca działają w ten sposób, w jaki ja działam,
też mają polecenia, ale to tylko jest tylko i wyłącznie nieświadomość klienta. Zakładając, że mamy, nie wiem, 10 ofert do przedstawienia klientowi, ja przedstawię 3 najbardziej optymalne. Natomiast ktoś, kto kieruje się swoim wynagrodzeniem czy działa nieetycznie, zaproponuje 3 rozwiązania najbardziej optymalne dla siebie, tak? Ale klient nie będzie miał świadomości tego, że są inne warianty, z których mógłby skorzystać w innych bankach, które byłyby dla niego lepsze. No to pozostawiam tak naprawdę tylko do oceny tych doradców, którzy w ten sposób działają. To jest ich sumienie. Był to Tomasz Szlachta z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Teraz kolejna nagrodzona osoba, która wspiera etyczną sprzedaż produktów finansowych, eliminując tak zwany mis-selling, czyli sprzedaż niepotrzebną, na przykład ubezpieczeń, polis, lokat, gdzie liczy się interes instytucji finansowej i pośrednika, a nie klientów, czyli nas. Grzegorz Pacuk, ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Jestem menadżerem do spraw produktów i pracuję w centrali. Odebrałeś przed momentem nagrodę za zaangażowanie w etyczną sprzedaż produktów finansowych. Mógłbyś przybliżyć, na czym polega to właśnie zaangażowanie po Twojej stronie? Tak jak wspomniałem, wcześniej pracuję w centrali. Moje zadanie jest bycie wsparciem dla naszych doradców, supportem. Po mojej stronie zaangażowanie, tudzież etyczna sprzedaż wygląda w ten sposób, że jeżeli nasi doradcy potrzebują pomocy, wsparcia, ja jestem też takim ukierunkowaniem, nie tylko pod względem merytorycznym, ale też jest pod względem etycznym, bo tak jak wspomniałeś, ta nagroda jest właśnie za etykę, czyli za tą sprzedaż odpowiedzialną, która powoduje, że to klient jest na pierwszym miejscu i to my dla niego, dla tego klienta właśnie staramy się wybrać tą najlepszą ofertę, to on jest dla nas... Czy w ogóle ludzie reagują na taką stronę produktów finansowych? Czy raczej wybierają zawsze tam, gdzie teoretycznie będą mieli większy zysk z jakichś lokat, załóżmy? Ja również na portalach społecznościowych typu Facebook o tym wspominam. I efektem tego, na przykład w skali roku, jest to, że moi znajomi, którzy, gdzie na Facebooku się ma tych 200-500 znajomych, z którymi się ma kontakt może z 20 osobami z tej całej puli, te osoby w momencie, kiedy widzą daną treść, nie tylko właśnie sprzedaż, oferty finansowe, przyjdź do mnie, to Ci pomożemy, koniec kropka, ale jest to poparte również właśnie tą etyką, CSR-em i to widać na lewo i prawo i jednak jest to, widać to też naocznie, że to nie jest tylko naklejka, powiedzmy broszka do kożucha, tylko faktycznie ta firma na tym stoi. I efektem tego, że na przykład ja szeruję takie informacje, ja się też z tą firmą utożsamiam i sam też mam takie podejście w życiu osobistym, powoduje, że jest to na tyle prawdziwy przekaz, że moi znajomi w ciągu ostatniego pół roku do mnie się odzywają, chociaż nie mam z nimi kontaktu normalnie, odzywają się do mnie, żebym im doradził, pomógł właśnie w kredycie hipotecznym, po prostu pomógł zdobyć kredyt, żeby mogli zamieszkać swoim wymarzonym M2, M3, M4. Był to Grzegorz Pacuk z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Jeszcze jedna osoba z tej samej firmy, także z nagrodą. Nazywam się Karolina Trzeciakiewicz, jestem z Olsztyna. Jestem agentem ubezpieczeniowym i zajmuję się skupowaniem ryzyk ubezpieczeniowych. To znaczy, możesz to przybliżyć? My jako ANG mamy możliwość sprzedaży różnych ubezpieczeń, tak, zarówno życiowych, majątkowych. I ja się tym na co dzień zajmuję. Doradzam swoim klientom, polecam im towarzystwa różne. Na tej zasadzie mniej więcej. Mhm. W samej spółdzielni zostałaś nagrodzona za pracę na jej rzecz. Czy mogłabyś przybliżyć to, w jaki sposób można wzbogacać spółdzielnię od środka? Wiesz co, no tutaj to powiem szczerze, że trochę zaskoczona jestem, aczkolwiek bardzo mi miło. Czym się tak najbardziej zaangażowałam? Chyba właściwie pomocą, wspieraniem na co dzień, tak? Związane z jakąś tam moją wiedzą, doświadczeniem. Myślę, że chyba to tak najbardziej. Chodzi o pomoc zawodową? No myślę, że tak. Tutaj w tej kwestii to by było. A dlaczego tak się angażujesz? Od kiedy jestem w spółdzielni, powiem szczerze, że wciągnęłam się tutaj w tą organizację na maksa. Poznałam fajnych ludzi, dobrze mi się współpracuje. No i myślę, że to tak wynika naturalnie później po prostu z tego. Co jest ciekawego, coś co przyciąga ludzi do spółdzielni, w tym ciebie, w tym modelu biznesowym? Co to takiego jest? To chyba nasza idea cała tej spółdzielczości, tak? To, że oprócz biznesu jesteśmy też odpowiedzialnymi doradcami, profesjonalnymi. Nie chodzi nam tylko o zysk, tylko mamy też poboczne cele, bardzo ważne, tak? Jako rozwój przedsiębiorczości, nasz taki społeczny. No i to jest takie fajne. Myślisz, że można w ten sposób zmienić świat na lepszy? Tak myślę. A jak to się może stać? Myślę, że naszą taką codzienną pracą na rzecz właśnie świata.
poprzez właśnie taki odpowiedzialny biznes. Czy ludzie wracają do ciebie z podziękowaniami, że na przykład jakiś produkt sprawdził się, rzeczywiście nie zostali naciągnięci przez agenta ubezpieczeniowego? Tak, zdarza mi się. Na całe szczęście wtedy to mnie jeszcze bardziej motywuje do pracy. I co wtedy słyszysz? No głównie takie podziękowania, miłe słowa, tak, że fajnie, że trafili tutaj do mnie. No, to głównie coś takiego. Była to Karolina Trzeciakiewicz ze Spółdzielni Doradców Kredytowych ANG. Teraz w programie Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzo FM zmienimy temat. Będzie to rozmowa o tym, w jaki sposób można pomagać młodemu krajowemu biznesowi ze społecznych pobudek. Witam serdecznie, ja nazywam się Adrian Migoń, jestem prezesem Fundacji Youth Business Poland. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, czyli to, aby pomagać młodym ludziom w rozwoju własnej firmy, własnej działalności gospodarczej, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę i pracować tam, tylko mogli tutaj godnie żyć, rozwijać własne biznesy i tworzyć też pracę dla innych ludzi. W ramach ostatniego projektu organizowaliśmy konkurs CVC Young Innovator Awards, który polegał na 6-miesięcznym wsparciu mentoringowym, szkoleniowym, akceleracyjnym dla właśnie takich młodych, początkujących przedsiębiorców, które mają innowacyjne pomysły. Ale co ciekawe, te innowacyjne pomysły mają też mieć jakiś dobry wpływ na szeroko rozumiane społeczeństwo, ekologię, po prostu na otaczającą nas rzeczywistość. I nasza organizacja wspólnie właśnie tutaj z partnerem CVC Capital Partners i PWC, które też było zaangażowane w projekt, pracowaliśmy z tymi ludźmi, żeby pomóc im w rozwoju właśnie ich firm, ich działalności. I na koniec finaliści byli przygotowywani do prezentacji przed jury, które oceniało ich produkty, to w jaki sposób prezentują i to jaki jest potencjał w tych ich biznesach. I najlepsi z nich wygrali już aktualnie, bo jesteśmy po konkursie 60 i 20 tysięcy właśnie stricte przeznaczone na rozwój firmy. Skąd wzięliście kandydatów do nagrody? Kandydatów do nagrody, czyli rozumiem początkujących przedsiębiorców, tak? No tu prowadziliśmy rekrutację na nich, tak? Czyli zarówno poprzez jakby sieć naszych partnerów, współpracę z Urzędem Miasta, social media, no jak i też naszą społeczność, no ogłosiliśmy, że jest tego typu konkurs i osoby, które po prostu mają pomysł, czy też są w takim początkowym już stadium rozwoju firmy, mogą przyjść, żeby właśnie no pracować nad rozwojem własnej firmy. Czy duże było zainteresowanie? No mieliśmy ponad 60 aplikacji. Dużo więcej było też takich zgłoszeń, że ktoś chce się zgłosić, ale no później jak przychodziło do zrobienia jakiegoś mini biznes planu, spotkania i tak dalej, no to gdzieś ten słomiany zapał tutaj wykruszał po prostu ludzi. No i te osoby przechodziły przez 3-etapowy proces rekrutacji, no i na końcu pracowaliśmy z 20 takich startupów. No i z tej 20 ósemka zakwalifikowała się już stricte do finału, czyli do tych prezentacji przed jury. Z jakich branży podchodziły te startupy? Z bardzo szerokich. Mieliśmy zarówno pomysły związane z FMCG, czyli z branżą spożywczą, gdzie był na przykład napój, który pomaga w odkwaszaniu organizmu, też po prostu w przywracaniu zdrowia, jeśli ktoś jest chory. Były też aplikacje mobilne związane z wirtualną rzeczywistością, z też branży medycznej, internetowej, także w zasadzie z każdej branży tutaj firmy mogły wejść i my też no, mogliśmy poprzez dobranie odpowiednich mentorów, którzy są wolontariuszami, których zrzeszamy około 100 tutaj w Polsce, dobrać odpowiedni profil mentora, żeby dalej no, wspierał tą osobę w rozwoju indywidualnie. No teraz wypadałoby powiedzieć o tych firmach zwycięskich, które dostały dofinansowanie. Pierwszą nagrodę 60 tysięcy złotych otrzymała firma Biotech, Małgorzata Cykowska. Ona wymyśliła projekt płytek osteonomicznych, które w momencie, kiedy jest złamanie czaszki, żuchwy, czy też jakieś takie, które wymaga po prostu wstawienia płytki zamiast kości, to ona wymyśliła tutaj druk 3D, który jest w stanie takie płytki drukować taniej, bardziej dokładnie i z większą też później skutecznością z lepszych materiałów. Aktualnie wygląda to tak, że szpitale dostają takie płytki na przykład w pakiecie paru tysięcy
muszą sami to wycinać, przez co są ukruszenia, coś później nie do końca pasuje. No i też bardzo dużo tych płytek jest marnotrawionych, tak? No natomiast ona dzięki drukowi 3D jest w stanie to wydrukować lepiej, szybciej, taniej i skuteczniej. Także no tutaj to był przykład biznesu medycznego. Drugi też związany tutaj firma z branżą medyczną, Dr. Barbara. Jest to startup aplikacja mobilna, która walczy z chorobami cywilizacyjnymi. I coś, co może się wydawać dziwne, że mamy aplikację mobilną, która w jakiś sposób jest w stanie nam pomóc być na przykład bardziej zdrowym. Więc jeśli weźmiemy choroby cywilizacyjne takie jak otyłość, tak, czy też nadciśnienie, to dzięki tej aplikacji jesteśmy w stanie umieścić tam badania nasze aktualne, na przykład z Elabem aktualnie współpracuje tutaj dr Barbara. Analizuje ta aplikacja te wyniki za pomocą sztucznej inteligencji i pomaga nam w dobraniu odpowiedniej diety, jak i też nawyków, dzięki któremu po prostu jesteśmy w stanie zrzucić wagę albo zbić to ciśnienie na mniejsze. Tak? Także no, aplikacja bardzo ciekawa. No, aktualnie dochodzą do 100 tysięcy pobrań już w Polsce. W zeszłym roku to było w zasadzie około 20 tysięcy pobrań, więc bardzo szybko też się skalują. No i w tym momencie podpisali też kontrakt już na wejście na kraje arabskie, 800 milionów osób, duża otyłość, większa niż tu u nas w Polsce, także no też taki biznes typowo społeczny. Co ciekawe, też tutaj właścicielka sprzedała swój dom, zainwestowała duże pieniądze prywatne w to, żeby właśnie tą aplikację mobilną rozwijać, żeby pomagać ludziom być zdrowym. Zastanawiam się nad tym, co dzieje się właśnie z pomysłami dalej. Tutaj w tym ostatnim przypadku no, ewidentnie będzie sukces, czy już jest sukces. Mhm. Natomiast czy wy z waszej strony też później prowadzicie jakąś opiekę nad firmami, z którymi stykacie się? Tu już nawet nie chodzi o samych zwycięzców, ale no, ten krąg 8 firm, które były w finale, z pewnością też no, prezentują biznesy, które są warte wspomagania, warte pokazywania innym. Co z nimi się dzieje dalej? Już mówię, bardzo dobre pytanie, ponieważ też mówiliśmy, że z 20 uczestników tylko 8 dostało się do finału. Natomiast z całą resztą do tej pory pracujemy mentoringowo, czyli każda z tych osób miała udział w 6 szkoleniach, 6 miesięcy mentoringu i do końca czerwca pracują jeszcze mentoringowo. Po finale mieliśmy też spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, żeby sobie podsumować tą współpracę. Takie małe afterparty, można powiedzieć, gdzie właśnie jeden z uczestników, który nie brał udziału w finale, przyjechał. Natomiast mówi, że on przychodził do konkursu i on mówił: mnie nie interesuje te 60 tysięcy nagrody, mnie interesuje to, żeby dostać mentora, żeby pracować nad rozwojem swojego biznesu, bo jestem świadom, że jeśli ja sobie przepracuję z mentorem pewne tematy, to jestem w stanie zarabiać dużo więcej, więc on chciał po prostu poukładać swój biznes i co ciekawe podczas spotkania mówił, że pozyskał 1 000 000 złotych grantu tam ze środków unijnych, a on się zajmuje takim w okolicach Białej Podlaskiej programowaniem dla dzieci, uczy dzieci programować, przyjechał właśnie, wrócił z Wielkiej Brytanii do Polski, także też pozytywny przykład, że da się w Polsce, tak? I uczy dzieci programowania. I okazało się, że to po prostu chwyciło regionalnie w bardzo małym mieście. Stara się to teraz w większym stopniu skalować i nawet tutaj wchodzą w jakiś większy projekt, gdzie jest rewitalizowany jeden z zamków, gdzie będą tworzone takie pomieszczenia, takie miejsce, w którym gdzieś będą mogły dzieci przyjeżdżać, uczyć się różnych rzeczy, rozwijać. Coś jak nasze takie Muzeum Kopernika. I on tam właśnie będzie też jeden z takich salek prowadził, żeby uczyć dzieci programowania i rozwoju. A jaka przyszłość? To znaczy, czy będziecie robić nabór do kolejnej edycji konkursu, no i w ten sposób też wspomagać te młode polskie biznesy? Dokładnie, ponieważ no, na co dzień prowadzimy różnego rodzaju projekty właśnie, które wspierają przedsiębiorczość. Jeden z takich czołowych projektów to jest katalizator rozwoju firmy. On trwa 6 miesięcy, jest takim bardzo kompleksowym wsparciem mentoringowym, szkoleniowym, żeby krok po kroku rozwijać własną firmę. Takie projekty realizujemy 4 rocznie. No i oprócz tego też właśnie przymierzamy się do następnej właśnie edycji tutaj konkursu, która pomoże też w rozwoju własnej firmy, nie tylko w sposób taki wiedzowy, ale też właśnie z nagrodą finansową. Także już w czasie wakacji powinno być więcej wiadomo o następnej edycji.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Adrianem Migoniem, prezesem Fundacji Youth Business Poland, która pomaga startupom. Między innymi powiedzieliśmy o aplikacji, która pomaga opanować choroby cywilizacyjne, jak na przykład otyłość. I tutaj ciekawą liczbę związaną z tą chorobą przedstawi teraz Alicja Defratyka ze startupu informacyjnego ciekaweliczby.pl. Aż 56,8% osób powyżej 20 roku życia w Polsce w 2013 roku było otyłych lub miało nadwagę. W 1993 roku było to 54% osób. Ważne zaznaczenie jest również fakt, że na całym świecie na otyłość cierpi już ponad 2 miliardy osób. To są dane z Institute for Health Metrics and Evaluation. Słuchacie programu Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muze FM. Teraz dwa tematy związane z zaczynającymi się wakacjami. Sport i czytanie. Przyznacie, że wakacje z przyjemnością poświęcamy się właśnie temu. Zacznijmy od sportu. I to nietypowego, do którego zachęci Was kolejny gość programu. Dariusz Bajkowski, prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny. Związek zajmuje się wyczynowym organizowaniem sportu przeciąganie liny. Jest to sport drużynowy. I ta wyczynowa forma polega na tym, że głównie jesteśmy odpowiedzialni za organizowanie i nadzór nad regulaminami ogólnopolskich zawodów w przeciąganiu liny oraz jesteśmy odpowiedzialni za organizowanie kadry narodowej, która bierze udział z kolei w międzynarodowych zawodach. Przeciąganie liny brzmi bardzo swojsko, ale jak mi się wydaje, może też zabrzmieć trochę egzotycznie w polskich warunkach. To może teraz przedstawmy w ogóle percepcję tej dziedziny wśród ludzi. No tak. Polski Związek Przeciągania Liny jest bardzo młodym polskim związkiem sportowym. Istniejemy zaledwie 2 lata i w przeciągu tych 2 lat zdążyliśmy zorganizować porządnie kadrę narodową na tyle, że mogliśmy wystartować po raz pierwszy historycznie w zawodach w Mistrzostwach Świata. Mimo, że ten sport już od ponad 100 lat funkcjonuje na arenie międzynarodowej, bo przecież występował w 5 olimpiadach na początku olimpiad nowożytnych i w wielu krajach na świecie bardzo jest mocno ta strona wyczynowa rozwinięta. W Polsce natomiast przeciąganie liny jest znane z takich aktywności bardziej jak rekreacyjne zawody, jak pikniki, jak ogniska, aktywności harcerskie, SKS-y czy ludowe związki sportowe. Strona wyczynowa była znana mniej. Natomiast proszę sobie wyobrazić coś takiego. Jest mnóstwo sklepów z rowerami. Ludzie korzystają z rowerów komunikacyjnie, rekreacyjnie, dla zdrowia, dla przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale jest też taki polski związek kolarski, który zajmuje się właśnie kadrą narodową oraz wytyczaniem regulaminów sportowych do zawodów, organizowaniem wielkich peletonów. I jeżeli ktoś w ciągu swojego życia użytkowania rekreacyjnego roweru zdecyduje, że chciałby może się zająć karierą zawodniczą, to wtedy ma gdzie się udać i korzystać z zaplecza profesjonalnego, ze sprzętu, z wiedzy trenerskiej. Więc my, tworząc Polski Związek Przeciągania Liny na poziomie sportu wyczynowego, stworzyliśmy właśnie taką czapkę, czyli coś, co jest najwyższą formą zorganizowania sportu, coś, co daje możliwość osobom siłaczom, podwórkowym, harcerskim, tam z drużyn pożarniczych czy innych osób, które chciałyby, zdecydowałyby, że chciałyby się sprawdzić w sporcie wyczynowym, mieć jakieś osiągnięcia, medale na przykład, inne sukcesy, to wtedy zapraszamy. Znaleźliśmy się z przeciąganiem liny w tym programie, jako dosyć nietypowe wydarzenie, czy nietypowe zjawisko. Chciałbym, żebyśmy też wytłumaczyli słuchaczom kontekst tej dyscypliny, ponieważ ona jest w ogóle bardzo ciekawą dyscypliną. Uruchamia wiele takich społecznych sił. No tak. Po pierwsze, my to omawiamy tak w gronie naszym trenerskim, że lina prawdę ci powie. Bo to tak się wydaje, że wziąć kawałek sznurka, pociągnąć, haha, ja jestem silniejszy, ty jesteś słabszy, to ja na pewno wygram. A to nie tak do końca jest, ponieważ rzeczywiście w sporcie wyczynowym, oprócz siły, czyli tych takich przymiotów motoryczności ciała ludzkiego, jeszcze są istotne umiejętności taktyczno-techniczne i rzeczywiście w przeciąganiu liny one funkcjonują. Cała drużyna składa się z 8 członków, ta oczywiście wyczynowa, międzynarodowa drużyna składa się z 8 członków i są pewne role przypisane do tych zawodników, ale są też pewne akcje na linie. Na linie jest na przykład atak,
absorpcja ataku przeciwników, kontratak, synchronizacja całej drużyny, czyli współdziałanie, tak? Proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że jest ósemka ze sternikiem płynąca po wodzie i nagle sternik przestaje podawać komendy, tylko po prostu każdy wiosłuje jak chce. To za chwilę sobie połamią wiosła i nie dopłyną donikąd. I dokładnie tak samo jest na linii. Zawodnicy stoją w pewnym porządku, jeden za drugim, w odległości, trzymają linę i ich nogi muszą pracować jak zsynchronizowane nogi stonogi. Po prostu nóżka w nóżkę muszą sobie kroczyć, przede wszystkim, żeby sobie nie przeszkadzać w pracy, ale po drugie też, żeby nie rozpraszać sił na tej linii, które muszą być przenoszone do walki z przeciwnikami, a nie do rozpraszania się między sobą. I to był już taki aspekt fizyczny. Natomiast te wszystkie zależności typu praca zespołowa, współgranie, synchronizacja, zrozumienie swojej roli, ten atak, kontratak, te wszystkie takie akcje taktyczne, które funkcjonują w sporcie wyczynowym na linie, są świetnym materiałem też do tak zwanego team buildingu, to teraz takie popularne jest, tak? Przede wszystkim jest też taka rzecz, bardzo dużo teraz mamy w życiu swoim gospodarczym aktywności poprzez korporacyjność. W korporacji istotne jest to, żeby pewien zespół, który jest powołany do jakiś dział, czy zespół powołany do zrealizowania zadania, żeby on doprowadził to zadanie do końca, do jakiegoś celu, wyniku finansowego, czy czegokolwiek innego. Nie jest istotne to, żeby jakieś indywiduum się z tego zespołu wybijało i pokazywało, jak ja jestem piękny, jak ja jestem wspaniały, jak jestem silny, kiedy nie ma synchronizacji jego pracy z pozostałymi elementami zespołu, czyli innymi osobami. I teraz przeprowadzenie takiego szkolenia w takim dziale, na przykład z przeciągania liny, świetnie im uzmysłowi, w jaki sposób można dodawać swoją wartość do wartości całego zespołu, nie przeszkadzając mu. Będzie można Was zobaczyć pod koniec lipca we Wrocławiu. A tak, 29 i 30 lipca sport przeciąganie liny w formie wyczynowej. Będzie można zobaczyć 18 najlepszych drużyn świata, 6 drużyn kobiecych i 12 drużyn męskich oraz dodatkowo występy Polaków. My jeszcze nie jesteśmy w tej czołówce, tak jak wspomniałem, Polacy występowali po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata w 2016 roku. Udało nam się zająć 14 miejsce, co jest bardzo wysokie jak na tak krótki okres szkolenia. Wszyscy fachowcy ze Światowej Federacji byli zachwyceni występem Polaków, jeżeli tak można powiedzieć, bo aż tak wysoko zaszliśmy. Co prawda 14 miejsce nie dało nam tej wymarzonej kwalifikacji. A ile startowało? Startowały 23 kraje. To jest tak, że gdzieś tam w połowie stawki się plasowaliśmy, więc to było bardzo dobre miejsce, biorąc pod uwagę fakt, że my pierwszy raz pojechaliśmy i tylko po rocznym szkoleniu zawodników tak naprawdę. Ale w związku z tym, że Polska jest organizatorem The World Games, Światowa Federacja przyznała nam prawo dodatkowych meczy sportowych z zaproszonymi drużynami, tak żeby zaprezentować tutaj lokalnych organizatorów, i polska kadra narodowa wystąpi w sportowych walkach dodatkowych podczas finału 29 lipca. Był to Dariusz Bajkowski, prezes Polskiego Związku Przeciągania Liny. A teraz jeszcze o książce, która dla ludzi zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy powinna być pomocna. Rozmawiam z jej autorką Anną Sarnacką-Smys. Everest Lidera. Tytuł można potraktować na dwa sposoby. Z jednej strony, jak mi się wydaje, to jest pokazanie pewnego osamotnienia osoby, która zarządza jakąś firmą, zarządza organizacją, a z drugiej strony ten Everest jest punktem odniesienia, takim niedosięgłym szczytem, do którego się dąży przez cały czas. Czy ja dobrze kombinuję? To jest ciekawe podejście, sposób, w jaki pan interpretuje tytuł, bo ja pozwolę sobie moją interpretację przedstawić. Ja myślałam o takiej górze, która budzi podziw, która budzi szacunek, budzi zainteresowanie. Ona jest do zdobycia, ale wymaga przygotowania się już na samym początku, bo im wyżej jestem, tym jest trudniej coś zmieniać. Tam już nie ma też często mowy o tym, żeby coś zmieniać. Ale Everest to też jest taka góra, z której widać jeszcze więcej możliwości. Nie chodziło mi nawet o najwyższy szczyt świata, co właśnie o taką górę, która dla mnie będzie ważna, dla mnie będzie wysoka, która właśnie mi pokaże, co jeszcze jest przede mną. To więc porozmawiamy o tym procesie przygotowania lidera organizacji.
lidera firmy. Jakie są podstawy tego przygotowania? Ja sama doświadczam tego i też potwierdzają mi liderzy, z którymi przeprowadziłam rozmowę na potrzeby książki, że podstawą jest to, żebyśmy znaleźli swoje wartości. I ja nie mówię tutaj o tych wartościach korporacyjnych, które dzisiaj modnie się określa w organizacjach, tak żeby firma miała swoje wartości, ale bo one wtedy nic nie znaczą, jeśli za tym nie idzie konkretne zachowanie. Mam na myśli takie wartości, które są spójne z danym liderem. Lider organizacji czuje, co on chce, prowadząc firmę, tak naprawdę światu i branży z siebie dać i następnie jakie zachowania za tym idą. Bo na przykład jeśli jedną z wartości jest zaufanie, to nie możemy tylko, jak profesor Blickle w rozmowie ze mną mówi, powiesić jej na ścianie, że to jest zaufanie, jeśli za tym rzeczywiście nie idą konkretne zachowania, na przykład nie stworzenie pracownikom warunków do tego, żeby to zaufanie mogło się rozwinąć, mogło być praktykowane. Jeśli chodzi o wartości, to ja bym bardziej przesunął je od lidera w stronę przywódcy, bo liderem jest ten z nadania. Często bywa ten z nadania. A przywódca już jest figurą taką, która jest ogólnie akceptowana przez jakąś społeczność. A może się mylę? To znowu ja pozwolę sobie na moją interpretację tego, kim jest lider i to jest rzeczywiście sposób, w jakim o tym opowiem. Ja to wzięłam ze Stanów, bo tam dzisiaj mieszkam. Oni widzą, że skuteczność organizacji zaczyna się już od najniższego poziomu. Zaczyna się od kształtowania postawy liderskiej już od najniższego poziomu w organizacji. Czyli leadership to nie jest stanowisko, to nie jest coś, co jest mi dane, ale to jest postawa, za którą idzie siła charakteru, za którą idą konkretne zachowania, na przykład branie odpowiedzialności, wsparcie innych, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji, ale to, że chcesz siebie więcej dawać. Więc chodzi o to, żebyśmy już od samego początku kształtowali sobie postawę liderską, bo ja rozróżniam lidera a menadżera. Tak, gdzie menadżer to jest osoba, która koordynuje proces realizacji zadania. A to jest bardzo proste i sama tego doświadczyłam. Natomiast lider to jest ktoś, przy kim inni chcą stawać się lepsi. On tak się koncentruje na sobie, nie na zmianie innych, ale tak się koncentruje mocno na sobie, żeby daje z siebie maksimum i przy nim naturalnie inni chcą stawać się lepsi. Czyli mówimy o tym samym, używając innych pojęć. Rozmawiamy wokół pani książki Everest Lidera, czyli serii wywiadów z wybitnymi menedżerami. Wspomnieliśmy już o profesorze Andrzeju Blicklem. Rozmawiała pani z Marcinem Ochnikiem i tutaj w tym gronie męskim jest jedna kobieta. Może wypadałoby jej poświęcić kilka słów? Z przyjemnością. Ja się cieszę, że też mi jako kobiecie udało się tę książkę napisać. Bo ja rzeczywiście, ta książka złożona jest z wywiadów z liderami, których sobie bardzo cenię. Oni wzięli się też nieprzypadkowo. Ja wcześniej znałam ich doświadczenie, jak ich oceniają pracownicy, czy osoby, z którymi współpracują. I kiedy zapraszałam mężczyzn do wywiadów, żaden mi nie odmówił. Wręcz z przyjemnością mówił, że podzieli się swoim doświadczeniem. Natomiast kiedy znam wiele kobiet też na stanowiskach właśnie przywódczych, top menedżerskich, kiedy pytałam, zapraszałam je do rozmów, one mówiły, że wiesz Ania, ja chętnie z tobą porozmawiać, ale pytanie, czy to, co ja osiągnęłam, nadaje się na książkę. I to jest przyczyną, dlaczego w mojej książce jest wywiad tylko z jedną kobietą i to kobietą ze Stanów, a nie z Polski. Bo my jako kobiety mamy wiele do zaoferowania, my bardzo dużo robimy, tylko różnica jest na poziomie tego, jak my postrzegamy swoje osiągnięcia, a wciąż tego nie doceniamy. Nie pierwszy raz pada takie zdanie na temat samopostrzegania kobiet w tym programie. To muszę zauważyć w nawiasie. To jeszcze tylko powiedzmy, czym zajmuje się ta liderka amerykanka. Liderka amerykanka Jennifer Pomeranz, ona jest szefową sieci stacji paliwowych, więc znowu wydawałoby się, że męska branża, ale rzeczywiście to jest zakres, który jest jej pasją i znam jej zespół, rzeczywiście tam są sami mężczyźni, natomiast ona, kiedy mówiła mi, co doprowadziło ją tak wysoko, bo ona przez Forbesa też została uznana za właśnie jedną z kobiet, którym nadaje się tytuł lidera, ona mówiła, że to była właśnie pasja, że ona znalazła coś, co w pełni zaangażowało ją, jej uwagę przykuło i temu się oddała i oddała 100% swojego zaangażowania. I ona wierzy też, że rozwój to jest jedna z jej wartości, dlatego znowu wracam do tych wartości. Każdy też z liderów mi podkreślał, że dopiero w momencie, kiedy znalazł swoje wartości, swoje pasje, to pomogło mu iść jeszcze wyżej. Moim gościem była Anna Sarnawska-Smys.
A teraz do zdobycia dwie książki Everest Lidera. Proszę, podajcie wysokość szczytu Mount Everest. Pytanie wydaje mi się, że nie jest trudne i podaję adres mailowy bizon@muzo.fm. Tutaj przysyłajcie odpowiedzi na to pytanie. I to tyle na dziś. Paweł Oksanowicz, pozdrawiam i do usłyszenia w podobnych okolicznościach już za tydzień w Muzo FM. Biznes odpowiedzialny i nowoczesny. Bizon w Muzo FM.